Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach przy powieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił przy powieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje i nie mówię wam, że ja będę musiał prosić Ojca za wami, albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Ojca. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Pan Jezus na ostatniej wieczerzy żegna się ze swoimi apostołami, bo przyszedł od Ojca i tam właśnie wraca. Wraca do wewnętrznego życia Trójcy Świętej. To była chwila. To jest też i nasze powołanie. Każdy z nas tutaj na ziemi jest tak, jakby wyszedł z zamysłu Boga Ojca, bo Bóg, kiedy planował cały wszechświat, każdego z nas z osobna zaplanował, zapragnął, już pokochał, zanim powstaliśmy, i nas pragnie, żebyśmy się z Nim zjednoczyli, byli w Jego życiu, byli zbawieni, szczęśliwi, radośni. Kiedy doświadczamy tutaj na ziemi różnych trudów związanych z krzyżem, z prześladowaniem, kiedy mamy różnego rodzaju braki, to Pan Jezus zaprasza. Proście w imię moje, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Może za mało jest w nas tej wiary, że Bóg chce obdarowywać nas swoją radością. Ale żeby była radość, najpierw potrzebny jest pokój. Takie wyciszenie serca. Takie oddanie tego serca pod panowanie Boga. Święty Paweł napisał w liście do Rzymian w 8 rozdziale, że jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? On nawet swojego Syna nie oszczędzi, ale za nas Go wydał. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Jeżeli Bóg jest po naszej stronie, to jakich przeciwników możemy mieć? Nie, przyjaciel, szatan jest tylko stworzeniem, nie jest Bogiem. To Bóg jest wszechmocny. Jego czas jest tylko taki mały, krótki. Wieczność należy do Boga. I kiedy oddajemy się w ręce Boga, to nawet kiedy przeżywamy walki, różnego rodzaju niepowodzenia, krzyże, smutki, cierpienia, to Pan Bóg z tego wszystkiego może wyprowadzić jeszcze większe dobro. Bo Bóg by nie pozwolił czynić zła, gdyby nie mógł z tego wyprowadzić jeszcze większego dobra. Bo Bóg jest dobry i dla każdego z nas pragnie dobra, ale nie przymusza, zaprasza. Czeka właśnie na to, abyśmy Jego też zaprosili, poprosili. Proście, otrzymacie. Nie chodzi o to, żeby kupować u Pana Boga. Nieraz tak sobie myślimy, a to na modlitwie, za modlitwę może to dostanę, czy tamto dostanę. To trochę nie tak. Tu potrzeba wobec Ojca być jak dziecko. Czy rzeczywiście jesteśmy tak jak dzieci wobec Boga Ojca? Dziecko często powtarza: daj, daj, daj. Chcę to, to, to. I czasem są właśnie takie powtórzenia, czy to w litanii do serca Pana Jezusa, czy w modlitwie różańcowej. I powtarzamy, i Ojcze Nasz się powtarza. Potem 10 razy zdrowaś Mario.
Dlaczego to powtarzamy? To jest cecha charakterystyczna dziecka, które tak mówi, mówi. Panu Bogu się to podoba, bo to serce wtedy się nastraja na serce Boga. Możemy zacząć wpatrywać się w Boga, wyczekiwać Boga, tęsknić za Bogiem i być prawdziwym przed Bogiem, nic nie ukrywać. Prośmy dzisiaj przedstawiennictwo Maryi Niepokalanej, aby nas uczyła takiego właśnie bycia dzieckiem przed Bogiem, takim autentycznym dzieckiem, które jak nie wie, to się pyta, jak się to stanie, jak się boi, to się boi, to widać. A w końcu zawierza i mówi, niech mi się stanie według słowa Twego. A potem raduje się, otrzymuje tę radość, której mówi Pan Jezus, aby radość wasza była pełna. I w domu Zachariasza, wczoraj to było wspomnienie, śpiewa piękny hymn. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Wielkie rzeczy uczyni mi Wszechmocny. Prośmy o to doświadczenie tych wielkich rzeczy w naszym życiu, byśmy zauważyli, że jesteśmy kochani i że Bóg troszczy się o każdego z nas i przygotował dla każdego z nas swoje piękne dary, a przede wszystkim piękne niebo, dom Ojca, Bożej rodzinie, razem z całą Trójcą Świętą, wszystkimi świętymi, z Maryją i aniołami.